Już niedługo na kanale zobaczymy do drugiej kieszeni magnetofonu Pioneer CTW650R. Zobaczcie, co mogło mu się stać. Przybierzeli do liceła z WS504B. I co się stało? Pyk! Coś takiego. Niby wrzucam sobie te filmiki. Tam mam już 500 subiksów, więc wszystkim bardzo dziękuję, liczę na więcej. Ale nie spodziewałem się takiej rzeczy, że to daje nam, mi, nie wiem czy wam, ale radość, bo tak naprawdę dzięki temu nagle ktoś myśli, czy zrobi mi pan coś takiego, a tutaj tak naprawdę pan Damian, wraz z panią Julią, bardzo pozdrawiam, spytali się, czy to zrobić, czy naprawić, czy da się. Więc kurde, zobaczymy, tak? Ponoć końcowe moce są spalone, a w nich w sumie chyba co mogło się więcej zepsuć. Więc zaglądamy do środka, robimy szybkie pomiary i zaraz będziemy prawdopodobnie płakać. I oczywiście jak ktoś zna namiar na sklep z oryginałami STK, proszę dać znać, bo na ten moment chyba chcę zamówić w Chrupek Serwis, którym kiedyś byłem i widzę, że mają niezły support tych gratów. I jeszcze taki off-top, czyli nie kupujcie żółtych mierników. Ja myślałem, że one są jakieś fajne. A mi się spali w nim bezpiecznik i mówię, okej. I tak sobie patrzę, taki bezpiecznik, mówię, no duży. I on kosztuje 60 zł. Co? 60 zł za bezpiecznik, tylko dlatego, że jest do 1000 V i 11 A. Poryta akcja, no ale dobra. Wróćmy do szybkich pomiarów. Te dwa bezpieczniki na szybko wymieniłem, bo myślałem, że to tylko to, podłączyłem przez zabezpieczenie oczywiście i wzmacniacz się włącza, jednakże pobiera strasznie dużo prądu, więc tu mamy całkowicie uszkodzony układ. Ten drugi układ, bezpieczniki są akurat sprawne, ale niestety na wyjściu mamy pół napięcia, czyli mamy po prostu dwa esteki do wyrzucenia. Więc to było do przewidzenia. Poza tym wzmacniacz jest ok, zaraz mierzymy tylko te duże kondensatory. Mają jakby niby brzuszki. I chyba tutaj więcej nic się nie mogło zepsuć. Później ceramikę jeszcze przedzwonimy. I chyba już tutaj ktoś był. I mamy nasze maleństwa na wierzchu. Nie były zbyt mocno dokręcone do radiatora, ale myślę, że to też nie był problem, dlaczego się zepsuły. Proszę mi powiedzieć, czy to są oryginalne układy STK? Wyglądają tak średnio, bym powiedział. Teoretycznie pozbyliśmy się problemów. Zobaczymy, jak nam miernik powie, jak się wypowie o naszych dużych kondensatorach. ESR niskie i pojemność długomierzy, więc jest szansa. 4800. Powiedzmy, że nieźle. Jeżeli oczywiście nic nie zakłóca wyniku. 4700. I to były te w ładniejszym stanie, bez widocznych spuchniętych czapek.
Druga gałąź już powinna być gorsza. Nie chcę go zmierzyć, ale zaraz spróbujemy z drugą polaryzacją. Więc 100, spróbujmy jeszcze raz. Jeden kondensatorek zmierzyć. Około 5000. Kondensatory wyglądają na to, że są ok. Odpalimy nasz sprzęt przez żarówkę. Bezpieczniki są wymienione na sprawne. Sprawdzimy pobór napięcia. Zabawne. Żarówka zgasła, ale bardzo powoli. Ale usłyszeliśmy klik przekaźnika. Więc jest chyba ok. Są tutaj miejsca, które się trochę nagrzewają. Są chyba jakieś stabilizatory. Zaraz trzeba będzie to zanalizować. Ale poza tym nie ma jakichś większych awarii. Wzmacniacz pobiera 12 W bez włożonych końcówek mocy. Wcześniej żarówka się zaświecała od razu, więc wnioskuję, że wszystko jest ok. Więc musimy sprawdzić tylko, co z tymi STK-ami robimy. A jeszcze to ta ciekawa sprawa. W. I to jest właśnie taki myk, bo napięcie nam, jak wiadomo, wzrosło z 220 na 240 nawet. A dokładniej 241, ja mam na dzień dzisiejszy w sieci u siebie. Czyli mamy 20 V, to się przełożyło pewnie na kilka V do góry na transformatorze, co może być zabójcze dla tych STK-ów. Tak więc chyba pozostało nam tylko znaleźć ten nasz układ STK 40044. Nie wiem co to, nie znam firmy, nie ten. No i tak. Tu mamy Chrupek Serwis, czyli jest niedaleko w Węgrowie, można pojechać zobaczyć. Jak widzimy, jest tutaj aż 61 V niby max w opisie. Chyba to trzeba było zweryfikować, bo tak naprawdę nie mieścimy się w tym zakresie. Szukamy oczywiście schematu. Tym razem łatwo poszło. Nie zawsze łatwo znaleźć schemat, ale układ jest już tak długo na rynku, że nikt się już z tym nie kryje. Mamy niby Sanio. Do 200 W. Zaskakujące. Ale dobra. Jak widać, maksymalne możliwe napięcie to ponad 70 V, więc wydaje mi się, że jesteśmy tutaj bezpieczni. Możemy śmiało zamontować układy. No i tutaj też taki ciekawy myk. Uciekło mi. O! 10000 mikro. Fajnie było zmienić na takie kondensatory, według producenta. Tak więc w naszym wzmacniaczu mamy kondensatory 4700 na 63 V. To jest mega na styk. Więc trzeba by je tak naprawdę wymienić na większe napięcie, na większą tolerancję, tym bardziej, że mają jakby już małe brzuszki. Ja się jeszcze do czegoś przydadzą, ale dodam to do kosztorysu wzmacniacza i będziemy mogli przystąpić do dalszej naprawy po oczywiście zgodzie właścicieli. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby się zgodzili. Ewentualnie może będą chcieli sprzedać ten sprzęt. Kto wie?
wiadomo, chętnych nie brakuje. Trzymajcie ciepło, zdrówka. No i szukamy dalej. Zobaczymy, co z naszymi kondensatorami, czy znajdziemy coś na większe napięcie i co nie będzie wystawało nam z obudowy. Wszystko jest na 50 albo na 63 V po szybkim wpisaniu samej pojemności. No to w takim układzie wyszukajmy już konkretnie. I już się strasznie ograniczyło nam pole poszukiwań. Więc alternatywnie chyba trzeba pomyśleć o tych kondensatorach i przesunąć to w czasie na moment, kiedy nasze kondensatory jednak się zepsują całkowicie, ewentualnie zaczną brumieć, ponieważ to dosyć duża inwestycja w takim układzie może być, jak za taki wzmacniacz. No więc chyba czas skończyć. Segura, show!